Przyjemność i zysk ze studiowania Biblii, rozdział 15. Godne ubolewania jest to, że niewielu członków Kościoła jest wykwalifikowanych do zajmowania się ludźmi pytającymi. Ale to jest właśnie ta praca, w której powinni oni najskuteczniej pomagać niezbawionym. Ludzie zazwyczaj nie nawracają się pod wpływem głoszenia Ewangelii przez jakiegoś nauczyciela. Ludzie zwykle są przyprowadzani do Chrystusa. Na indywidualnych spotkaniach. Czasem zdarzy się, że ktoś jest przebudzony przez mocne kazanie, ale potem zwykle Bóg używa jednej osoby, aby wskazać drogę zbawienia i doprowadzić zatrwożoną osobę do decyzji. Pomocne są w tym spotkania, na których można zadawać pytania. Niektórzy ludzie nie widzą spotkań z pytaniami zadawanymi przez ludzi w Biblii i myślą, że są czymś nowym. Ale one nie są żadną innowacją. Czytamy o nich w Biblii. Kiedy jan chrzciciel głosił kazania, przerywano mu. Czasem myślę, że byłoby dobrze, gdyby ludzie przerywali kaznodziei od czasu do czasu w środku jakiegoś metafizycznego kazania i pytali o co mu chodzi. Czasami jedynym sposobem na to, aby ludzie zrozumieli, o czym mówi kaznodzieja, jest pozwolenie na zadawanie im pytań. Nie wiem, co zrobiliby niektórzy ludzie, którzy mają wypisane całe przemówienie, gdyby ktoś wstał i zapytał, co muszę zrobić, aby być zbawiony. Ale takie pytania zrobiły więcej dobrego niż długie i czasem nudne kazania. Te pytania obudziłyby ducha dochodzenia do prawdy. Zobaczcie, niektóre z najsłodszych nauk Chrystusa zostały przywołane przez pytania. Trzy rodzaje nabożeństw kościelnych. Powinny być trzy rodzaje nabożeństw we wszystkich kościołach: jedno dla uwielbienia, aby oddać chwałę i czekać na Pana w modlitwie, drugie dla nauczania. Na tych nabożeństwach nie powinno być głoszenia dla nienawróconych, chociaż wiem, że niektórzy ludzie nigdy nie kończą żadnego spotkania bez przedstawienia pełnej Ewangelii. Ale niech będą dla ludzi kościoła. I trzecie spotkanie właśnie dla głoszenia Ewangelii. Niedziela rano jest najlepszym czasem na nauczanie, ale niedzielna noc jest najlepszą nocą w całym tygodniu na regularne nabożeństwa kościelne z głoszeniem Ewangelii Syna Bożego dla niezbawionych. Kiedy to głosisz i czujesz moc niewidzialnego świata, a dusze leżą na szali, nie mów. Jak mówią niektórzy nauczyciele, jeśli są tu jacyś zatroskani o swoje dusze, to w piątek wieczorem będę w gabinecie i chętnie się z nimi zobaczę. Nie mów tak, zajmij się nimi od razu, tej nocy, zanim diabeł wyrwie dobre ziarno. Gdziekolwiek głoszona jest Ewangelia, powinno być oczekiwanie natychmiastowych rezultatów. A gdyby tak było, Kościół Chrystusowy byłby w stałym stanie łaski. Zobaczcie na ciekawy fragment z dziejów apostolskich z 13 rozdziału. Czytamy tam, kiedy zgromadzenie się rozeszło, wielu Żydów i pobożnych prozelitów poszło za Pawełem i Barnabą, którzy w rozmowie radzili im, aby trwali w łasce Boga. Czy wiele uczyniłby Paweł i Barnaba, gdyby ogłosił błogosławieństwo i odesłał ludzi do domu? Jest rzeczą godną łez, że mamy tysiące członków Kościoła, Którzy są dobrzy, ale są jednocześnie nieprzydatni do pracy, aby rozszerzać Królestwo Boże. Oni rozumieją bazary, jarmarki i kręgi szycia, lecz gdy poprosisz ich, aby usiedli i pokazali mężczyźnie lub kobiecie drogę do Królestwa Bożego, oni mówią: Och, nie jestem w stanie tego zrobić, niech ktoś ze starszych może to zrobić. To jest bardzo zła postawa. Wierzący powinni być wykształceni szczególnie w tej kwestii. Jest bardzo wielu członków Kościoła, którzy myślą o tym, że są zbawieni, ale jeśli chodzi o pomoc innym, aby i oni mogli być zbawieni, to nigdy im nie przyjdzie to do głowy. Oni myślą, że jeśli potrafią się dogadać, to robią to zadziwiająco dobrze. Nie mają pojęcia, co Duch Święty chce przez nich zrobić. Bez względu na to, jak bardzo jesteś słaby, Bóg może cię wykorzystać. I nie wiesz, jaki strumień zbawienia możesz uruchomić. Jan Chrzciciel był młodym człowiekiem, gdy umarł, ale mimo młodego wieku przyprowadził do Chrystusa Andrzeja, a Andrzej przyprowadził Piotra, a Piotr przyprowadził kilka tysięcy ludzi w samej Jerozolimie. I tak płynie rzeka zbawienia. Na ostatnich stronach tej książki chcę dać Ci kilka wskazówek dotyczących przekazywania dobra innym, a tym samym czerpania korzyści ze znajomości Biblii. Każdy wierzący jest zobowiązany do szerzenia Ewangelii. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię każdemu stworzeniu. Takie było polecenie naszego Zbawiciela, gdy ostatni raz zobaczył się ze swoimi uczniami. Niestety jest jednak wielu chrześcijan którzy całkiem zaniedbują to polecenie. Są oni jak gąbki, zawsze sące wodę życia, ale nigdy nie podające jej spragnionym duszom, które są dookoła nich. Pamiętajcie, powinniśmy być gotowi i iść stale z dobrą nowiną do ludzi, którzy umierają w grzechach. Powinniśmy stale iść ze słowem nadziei do ludzi pogrążonych w żałobie i strapieniach. Powinniśmy stale nieść zachętę dla słabszych, radę dla niespokojnych. Każdy z nas ma zapewne wiele okazji, aby być użytecznym dla zgubionych ludzi nieznających Boga. Głośmy słowo Boże i rozmawiajmy o nim nie tylko na spotkaniach w kościele, ale także w miejscu pracy, w naszym codziennym kontakcie z innymi, otwarci i głoszący prawdę Bożą wciąż. Przywołam tu pewną. Historię. Kiedyś usłyszałem taki dialog. Czy twój ojciec jest w domu? zapytał pewien dżentelmen młodego chłopca. Nie, powiedział nie ma go. A gdzie go znajdę? Cóż, musisz go szukać w miejscu, gdzie ludzie są chorzy lub ranni. Nie wiem, gdzie on jest, ale na pewno komuś pomaga. Zobaczcie, tak powinien żyć każdy chrześcijanin, który mówi, że naśladuje pana Jezusa. Przyznaję, że nie można ustalić takich samych zasad do postępowania z różnymi ludźmi. Ludzie, z którymi mamy do czynienia, mogą być bardzo różni. Co jest lekarstwem dla jednego, może być trucizną dla innego. Bóg nigdy nie sprawił, by dwie osoby wyglądały tak samo. Gdybyśmy my tworzyli mężczyzn, prawdopodobnie uczynilibyśmy ich wszystkich takimi samymi. Nawet gdybyśmy musieli zmiażdżyć jakieś kości, by dostosować je do szablonu. Ale Boża droga jest inna. We wszechświecie istnieje nieskończona różnorodność. Chrystus potraktował Nikodema w jeden sposób, a kobietę przy studni w inny. Wielkim błędem w kontaktach chrześcijan z ludźmi pytającymi jest odpowiadanie im o swoim doświadczeniu nawrócenia. Nasze doświadczenie jest ważne, ale nie sądzę, aby ważne było opowiadanie o nim, kiedy mamy do czynienia z ludźmi, którzy stawiają pytania. Wyobraźmy sobie taką sytuację, zapewne znacie biblijną historię o człowieku niewidomym, który nazywał się Bartymeusz. Możecie o niej przeczytać w Ewangelii Marka w rozdziale 10. Przypuśćmy, że Bartymeusz, po tym jak Pan Jezus go uzdrowił ze ślepoty, spotkał innego człowieka, który także urodził się ślepy, i został uzdrowiony przez naszego Pana. Podczas rozmowy Bartymeusz zapytał go, powiedz mi, jak Pan Jezus cię uleczył? Człowiek mógłby powiedzieć, cóż, po prostu Jezus napluł na ziemię, pomazał gliną moje oczy i już. Ho! mógłby wykrzyknąć Bartymeusz. Nie wierzę, że w ogóle byłeś ślepcem. Czy ktoś kiedykolwiek słyszał o takim sposobie uzdrowiania? Obaj mężczyźni byli ślepi. Obaj byli uzdrowieni przez Boga, ale każdy z nich był uzdrowiony inaczej. Dziś niestety wielu mężczyzn jest trzymanych z dala od Królestwa Bożego, ponieważ szukają czyichś doświadczeń. Doświadczeń ich babci, ich ciotki, przyjaciela lub kogoś zupełnie innego. To bardzo smutne. Dlatego bardzo ważne jest, aby zajmować się każdym człowiekiem w inny sposób. Przecież lekarz nie przepisuje wszystkim swoim pacjentom tych samych lekarstw, ale każdy dostaje odpowiednie lekarstwo w zależności od tego, na co choruje. Chcesz szczerze rozmawiać z kimś o Bogu? Dobrze. Jeżeli ta osoba ma do Ciebie zaufanie, wtedy Twoje słowa będą miały większą wagę. Czasem, jeżeli mamy wokół siebie wielu ludzi, wielką pomocą będzie podzielić ludzi na grupy. I sprawdzenie pewnych fragmentów pisma właśnie do tych grup. Nierozsądne jest jednak używać wersetów, które widzieliśmy w książkach, dopóki nie będziemy mieli pełnej jasności we własnym umyśle co do ich znaczenia i zastosowania. Pamiętacie, jak Dawid nie mógł walczyć w zbroi Saula? Tak i Wy nie możecie dobrze wykorzystywać fragmentów słowa, które okazały się potężne w rękach innych ludzi. Najlepszym sposobem jest dokonanie własnej klasyfikacji i wybranie odpowiednich tekstów. Doświadczenie doprowadzi cię do przyjęcia lub zmiany wersetów, w zależności od okoliczności. Kolejna moja rada jest taka. Zawsze używaj swojej Biblii w kontaktach z niewierzącymi. Nie ufaj pamięci, ale gdy rozmawiacie, możesz poprosić rozmówca, by przeczytał dany werset. Nie używaj też raczej drukowanych karteczek i książek, ale zawsze noś przy sobie całą Biblię. W ostateczności możesz mieć sam Nowy Testament. Dobrze jest w rozmowie z niewierzącym doprowadzić go do pokuty. Ale pamiętaj, najpierw człowiek musi być przygotowany przez dobre poznanie swojej grzeszności. Czasem może być konieczne rozmawiać z kimś nawet kilka godzin. Ale kiedy myślisz, że jest gotowy, powiedz. Czy nie powinniśmy prosić Boga, aby dał nam światło w tej sprawie? Czasami kilka minut modlitwy zrobiło więcej dla człowieka niż dwie godziny rozmowy. Kiedy Duch Boży prowadzi go tak daleko, że zgodzi się z Tobą pomodlić, jest już blisko Królestwa. Poproś go, aby modlił się sam za siebie. Jeśli nie umie się modlić, niech użyje jakiejś modlitwy biblijnej, niech ją powtórzy. Na przykład, pomóż mi, panie. Powiedz temu człowiekowi, jeśli pan pomógł tej biednej kobiecie, pomoże i tobie, jeśli będziesz się modlić tą samą modlitwą. Da ci nowe serce, jeśli będziesz się modlił z serca. Nie wysyłaj mężczyzn do domu, aby modlili się. Módl się z nimi od razu. Ważna, by człowiek modlił się sam, gdyż dobrze, żeby człowiek słyszał swój własny głos w modlitwie. Jeżeli chce, niech nawet krzyczy, Boże, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Pamiętaj, podejmij natychmiastową decyzję, ale nigdy nie mów człowiekowi, że jest nawrócony. Nigdy mu nie mów, że jest już uratowany. To musi sprawić Duch Święty. Niech Duch Święty wyjawi mu to, a wyjawi mu to, gdy to się stanie. Pamiętaj, możesz zastrzelić człowieka, i zobaczyć, że nie żyje, ale nie możesz zobaczyć, kiedy człowiek otrzymuje nowe zrodzenie i życie wieczne.